Tomasz Adamek, zwycięski na gali XTB KSW Epic, ale chyba no nie tak sobie wyobrażałeś, Tomek, to zwycięstwo nad Mamedem. No wiesz, różnie bywa, bo to nie zależy też od ciebie. No, ty chcesz walczyć, chcesz się pobić. No. Wszystkim było wiadomo, że Mamed będzie uciekał, bo był bardzo lekki na ważeniu. Czyli będzie się bał stanąć, żeby do konfrontacji stanąć i iść na wymianę ciosów. Także no, liczyłem na to, że pozycję tak zmieniał, no to też tam myśleli, że będą miał problemy z tym, z mańkutami. No ale to wiesz, jeżeli to jest nie no tyle moja kariera trwa, że to ja się tam nie dam się zaskoczyć czymś tam. No bo jak było, no szkoda, że nie było widowiska wielkiego, no bo kibice po to przyjechali nie tylko z Popenie, z Anglii, słyszałem, że są też i też oglądali na per-per-view widowisko, no ale kontuzja wzięła górę i nic nie zrobisz, no taki jest sport. No ale udowodnił Mamed, że nie jest ogórkiem, jak go nazwał trener Raubo, no bo on z tobą wygrał dwie rundy na kartach. No to jest... Wiesz, tam trener, tam Raubo, tam to czasami też tam gada takie, wiesz, no, że nie wiem, czy ktoś poważnie to bierze do serca. Nie, przecież to jest z urodzenia Czeczen i wojownik jest przecież i pokazywał to wielokrotnie w KSW, jak walczył, wygrywał to takie... Nie chcę brzydko to powiedzieć, ale no, Raubo może coś łyknął i bełkotał. Czym cię zaskoczył Mamed Khalidow w klatce KSW? Znaczy, no wiesz, tam jakieś tam ciosu nie dostałem, żeby mnie zaskoczył. No, na pewno zmianą i poruszaniem się, no bo tak obrali taktykę, że nie mógł po prostu stanąć i ze mną na wymianę, no bo wiadomo, że przegra, tak? A klatka jest duża, no wiesz, było gdzie tańczyć. No właśnie, klatka, jak oceniasz boksowanie w takim miejscu? Znaczy najważniejsze jest mata była twarda, no tutaj wiadomo, że nie da się skakać ileś tam rund, tak, czy wiesz, trzeba się przystanąć, no ale to jest obszar, gdzie możesz uciekać, ale jak idziesz za zawodnikiem krótko, no wreszcie musi siąść, no to nie da się, Muhammad Ali był jeden, co 15 rund skakał, nie? Mamed Khalidow, pytany tutaj przez nas, czy któryś z ciosów mógł tobą nieco wstrząsnąć, no był przekonany, że w trzeciej rundzie gdzieś zatańczyłeś po tych ciosach. Jak to było? Powiedz nam szczerze, czy któryś faktycznie z tych prawych Mameda sprawił, że tam zawirowało trochę w głowie? Nie, no nie było jakieś, to bym poczuł przecież gdzieś, by mi się nogi przychwiały czy coś, no to bym... No wiesz, każdy cios, jeśli tam trafisz, gdzieś tam dostałem przecież, bo to nie wiem, ile ciosu tam dostałem, ale gdzieś tam dostałeś, no to wiesz, no ale... No, żebym ja się gdzieś zachwiał, no to trzeba trochę strapić. Ta szczęka twarda dalej jest, mimo że mam 47 lat. Tomek, jeśli chodzi o takie rzeczy zaskakujące, to ja na przykład nie spodziewałem się, że tutaj trybuny będą tak zdecydowanie za tobą. Nie wiem, czy słyszałeś to w trakcie pojedynku. No chyba jestem Polakiem, tak? No jednak Mamed jest, ma tam paszport polski, no ale jest to Czeczeń z urodzenia, tak? Czy Rosjanie. Wiadomo, że Polak zawsze stoi za Polakiem, no i to było widać dzisiaj. I dziękuję im, że przyszli kibice, że oglądali mnie w telewizji, że im chciało starego Adamka jeszcze przyjść oglądać. Co jutro wracam do domu, do USA i niebawem wrócę, ale już na fame. No to właśnie, kończąc ten wątek, chciałem cię siebie zapytać, czy taka reakcja trybun pokazuje tobie, że jest jeszcze głód, można powiedzieć, polskiej publiczności na Tomka Adamka? Wiesz, ja tak rano wstaję, bo gdzieś tam wywiad, już tam z kolei mówiłem, no wstaję rano, ja mam fajran, no trzeba się pobić, nie? No Mateusz dzwonił do mnie, Borek, ja mówię, ty chodź, zróbmy coś, no i nagle wyskoczyła propozycja z KSW, bo widzę, że mam z fejmem na dwie walki podpisany kontrakt, no i Martinem z Lewandowskim, żeśmy rozmawiali tam, nie wiem, tam miesiąc czy tam więcej, no i doszliśmy do porozumienia, że przed właśnie tym, przed nimi robimy walkę na KSW, no i także teraz myślę, że w maju mnie kibice zobaczą ponownie. Ale już na fejmie, nie na KSW. Żona już dzwoniła? Odzwoniłem, bo już dzwoniła. Co powiedziała? No mówi, ty gwiazdorze, bo ona widzi, ona wie, że ja w Polsce się wydaje, że ja gwiazdorze. No wiesz, wszyscy cię znają, no i to ona troszkę zazdrosna jest. No. Mimo, że jestem dobry, staram się być dobrym mężem, 27 lat jesteśmy małżeństwem. Strasznie zazdrosną, znaczy, że kocho.
Czy już Tomek Adamek wie, kto będzie jego przeciwnikiem może na gali Fame, no bo mówi się głośno o Bandurze między innymi? Jest Rafał z Fame'u, jest no, właściciel, szef. Nie go ogłaszają oni. Ja wiem, że jutro wylatuję do USA po czasie długim, no bo byłem 8 tygodni całe w Polsce. Także trzeba wracać do żony. Tomek, to jeszcze tak dopytując, czy będzie tak samo łatwo zmobilizować się właśnie na walkę na gali freakowej? No bo tutaj wiadomo, Mamet nie pięściarz, ale sportowiec krwi i kości. Na Fame może być zupełnie inaczej. Nie wiem, czy tam to nie będzie większa zabawa dla ciebie niż wyzwanie. Zobaczymy, jaki będzie przeciwnik. No, dla każdego trzeba trenować. To nigdy bym nie wchodził do, czy to ring, czy klatka. Nigdy nie wchodziłem, nawet na pół przygotowany. Że byłem chory, to z gorączką kilka razy wchodziłem, przegrałem walki, więc tego się nie robi. A jeżeli człowiek jest zdrowy, no to można się pobić z każdym, tak? A no zobaczymy, jaki będzie przeciwnik i myślę, że z tydzień, dwa, ja myślę, coś Mateusz ogłosi. Dziękuję bardzo. Gratulacje, majcie się i...